oczywiście bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, wszystkich melomanów, miłośników muzyki Fryderyka Chopina. Witam także gości oficjalnych, witam Pana Starostę. Bardzo serdecznie witamy także Burmistrza Nowego Miasta. Bardzo serdecznie witam też księdza dziekana. Dziękujemy. Witam serdecznie Panie Przewodniczący wszystkich. Witam serdecznie wszystkich samorządowców. Witam także nauczycieli Powiatowej Szkoły Muzycznej, którzy tutaj się przyjechali. Witam także uczniów. I pozwólcie Państwo, że zanim powiem kilka słów o Fryderyku Chopinie, o jego muzyce, a później oczywiście o Pan soliście, to teraz na chwilę przekażę mikrofon Panu Burmistrzowi. Kochani, spotykamy się, tak jak obiecaliśmy sobie, na spotkaniu z młodzieżą w szkole na koncercie Przemysława Kintrowskiego. Z tego koncertu zostało to motto. Natomiast chciałbym Państwa zwrócić uwagę wszystkich naszych mieszkańców na nieco inny temat dzisiejszego wieczoru, bo do tego tematu, do koncertu Chopina wrócimy za chwileczkę. Proszę zwrócić uwagę na wystawę, jaka tutaj jest. To jest wystawa poświęcona naszym braciom Węgrom, którzy w proteście przeciwko temu, że w 1956 roku w czerwcu 28 w Poznaniu ówcześni rządzący Polską rozstrzelali ten strajk poznański. W październiku zaprotestowali Węgrzy i ten protest węgierski przeistoczył się w wojnę węgiersko-sowiecką, która przyniosła taką krwawą łaźnię, o jakiej nikt jeszcze nie słyszał ani wcześniej w pokojowych czasach, ani później w Europie. W związku z tym polecam Państwu tą wystawę. Jest ona mi szczególnie bliska, dlatego że mój nauczyciel historii, który zaszczepił we mnie to, jakie mnie znacie, czy znaliście ze szkoły, zaczynał właśnie między innymi od takiej literatury w 1978-1979 roku. Nie będę Państwu przedłużać, tylko chcę wyrazić taką wielką radość z tego powodu, że możemy tutaj gościć w murach szkoły powiatowej. Pan starosta prosił mnie, żebym powiedział, że jesteście gośćmi w szkole powiatowej, że przyjacielu nasz. Chylę czoła, że Państwo nam te mury tutaj otworzyliście na ten dzisiejszy wyjątkowy koncert, powiem. Wyjątkowy koncert, ponieważ stoję na tle fortepianu, czegoś ja w dobrym mieście nie widziałem, takiego poziomu koncertu, biorąc pod uwagę wszystko, co się tutaj działo w latach 90. 2000. z całą naszą tutaj dosyć muzyką rockową z różnych powodów. Natomiast to, czego będziemy dzisiaj świadkami, naprawdę chyba przechodzi do historii. Sądzę, że jest to taki przełom i aż się boję pomyśleć, że poprzeczkę zawieszamy tak wysoko, ale postaram się sprostać w przyszłym czasie również tym ustom. Przypomnę Państwu tylko to, co mówiłem w każdej chwili, o każdej porze, że w tym roku kończymy obchody 690. rocznicy urodzin naszego miasta 31 grudnia, natomiast przyszły rok, proszę Państwa, jest jakiś fenomenalny, jeśli chodzi o rocznicę, dlatego że będzie to setna rocznica zwycięstwa nad armią bolszewicką w Warszawie. W związku z tym przed Dobrym Miastem ogromne wyzwanie, mówiłem też tutaj już na cmentarzu, w apelu kolegów, w naszych tutaj kontaktach z Państwem, że czeka nas wyzwanie tutaj stworzenia takiej tożsamości naszego miasta. Budujemy tą tożsamość na bazie historii, warmi naszych znaków miejskich, historycznych. Mówię tutaj o Jelonku, mówimy tu o historii Dobrego Miasta. Natomiast chcę powiedzieć, że my musimy wtopić nasze Dobre Miasto w historię Polski. Musimy stać się elementem naszej, tej głębszej, większej historii. Tutaj Pan Starosta zainicjował remont Pałacu Biskupów. Razem wspólnie z Panem Starostą współpraca jest wyśmienita, ale chcę Państwu powiedzieć, że będziemy dalej próbować tutaj iść o krok dalej. Będziemy chcieć wzbogacić Dobre Miasto pewne symbole narodowe. Ja nie ukrywam, bo jestem nauczycielem historii do końca życia. Zależy mi na tym, żeby w Dobrym Mieście stanął pomnik Piłsudskiego-Odmowskiego, a przede wszystkim w pierwszej kolejności rotmistrza Pileckiego, bo przecież mamy szkołę podstawową, a rotmistrz Pilecki jest postacią wszechczasów. Także wydaje mi się, że czekają nas tutaj bardzo fajne przedsięwzięcia, wyzwania. Przy okazji witam naszych przyjaciół z Izbarka, którzy przyszli. Panie Darku, witamy. I oddaję głos gospodarzowi dzisiejszego koncertu,
Szkole Muzycznej Komandy Przewodnicy Pińskiemu. Dziękuję za to. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja przy tej okazji chciałbym też powiedzieć i zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia artystyczne z tego kręgu wysokiej kultury muzycznej. Mianowicie 23 listopada będziemy gościć tutaj w tej sali wybitnych polskich gitarzystów, pana Krzysztofa Bołecha i pana Roberta Horne. To są wirtuozi gitary znani na całym świecie. W ramach działalności naszej szkoły będą grać tutaj recital muzyki gitarowej. Bardzo serdecznie Państwu ten koncert już dzisiaj polecamy. A 12 grudnia odwiedzi Dobre Miasto amerykański pianista, więc to będzie kolejny, już trzeci recital fortepianowy, bo nie tak dawno gościliśmy dwie włoskie pianistki. Tutaj, tym razem dzięki inicjatywie pana Marka Saleja, jednego z nauczycieli naszej szkoły, będziemy mogli tutaj obecnić pianista ze Stanów Zjednoczonych. Ale dzisiaj nasz rodzimy, pan Witold Waciukiewicz, za chwilkę bliżej go Państwu przedstawię, ale kilka słów o Fryderyku Chopinie. Proszę Państwa, my jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy mówimy o patriotyzmie, o historii, do zawsze uderzania w dzwony tego górnego C. Często, kiedy mówimy o kompozytorach, to też, ja to zwracam do moim nauczycielom, przedstawiamy ich jako takie figury z brązu, z marmuru, z granitu, zamknięte gdzieś tam w wieży z kości słoniowej, zapominając, że to byli ludzie z krwi i kości, z marzeniami, z pragnieniami, z rozterkami. I z pewnością Fryderyk Chopin był, czy jest, z jednej strony postacią pomnikową, a z drugiej strony jest tak bardzo docna ludzki, z tą całą swoją skomplikowaną osobowością, wrażliwością, historią i życiorysem. Chociaż był tak naprawdę pół krwi Francuzem, bo przecież jego ojciec był Francuzem, to Chopin czuł i myślał, podobnie zresztą jak jego ojciec, który się z Polską na stałe związał, myślał i czuł zawsze po polsku. Jeden z rosyjskich carów nazwał muzykę Chopina armatą ukrytą w kwiatach, pewnie dzisiaj o tym się dowiemy. Ja nie chcąc wydłużać już oczekiwania na występ, chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że muzyka Chopina budziła niespotykanie silne emocje patriotyczne w Polakach. Chopin, przypomnę, urodził się w roku 1810, z Polski na zawsze wyjechał jako 20-latek, tak naprawdę niespełna 4 tygodnie przed wybuchem powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania spotkała go już, kiedy był we Francji. Bardzo to przeżył, bo rwał się do walki, chciał walczyć. Nawet w listach pisał, czy w pewnego rodzaju w swojej rozmowie, w modlitwie do Boga, mówił, kiedy dowiedział się o upadku powstania listopadowego, powiedział: Boże, czemu do tego dopuściłeś? Może i Ty jesteś Moskalem, że znowu jesteśmy pobici, że znowu nasz naród tak cierpi. I mówił: jakże żałuję, że chociaż ja jednego Moskala nie mogę ubić. Ja myślę, że bardzo mądrze doradzono Chopinowi, żeby zamiast łapać za karabin, żeby łapał się za pióro i siadał do pięciolinii i pisał swoją muzykę, bo ta muzyka okazała się niesłychanie groźniejsza dla walki o polskość niż jego ewentualny wysiłek zbrojny. Dość powiedzieć, że zaborcy zabraniali wykonywania muzyki Chopina. W Warszawie grać jej nie było można. Wszyscy pamiętamy wiersz Norwida, fortepian Chopina, o tym, że on zostaje wyrzucony i strzaskany. Jednym z pierwszych rozporządzeń, jakie gubernator Frank wprowadził na terenie Generalnej Gubernii, to był zakaz wykonywania muzyki Fryderyka Chopina. Jedną z pierwszych decyzji okupanta niemieckiego było zburzenie w Krakowie pomnika Chopina. Najpierw ten pomnik został ostrzelany przez żołnierzy niemieckich, a później go zburzono. Muzyka, która nie przebija pancerzy, nie sprawia, że ktoś może zginąć, ale staje się niebezpiecznym orężem. To jest właśnie Fryderyk Chopin, który przez całe swoje za krótkie życie tęsknił za Polską. Myślał o Polsce i który marzył o tym, żeby jeśli za życia do Polski nie wróci, żeby chociaż jego serce do Polski wróciło, co też się zresztą stało. Jego serce jest w jednym z warszawskich kościołów, pochowane na francuskim cmentarzu Père Lachaise. Myślę, że dla każdego z nas, kto Paryż odwiedza, obowiązkowym jest odwiedzenie jego grobu. A jednocześnie muzyka Fryderyka Chopina to także radość, to optymizm, to jest zachwyt, to jest piękno nad polską kulturą, szczególnie kulturą Mazowsza i Kujaw.
to jest geniusz człowieka, który potrafił przetworzyć muzykę ludową Polski, przetworzyć przez ten filtr swojego absolutnego geniuszu muzycznego, podnosząc rangę tych mazurków, tych oberków, tych kujawiaków do rangi dzieła sztuki. I dzisiaj, proszę Państwa, chociaż może wielu to się wyda dziwne, to nie Jan Paweł II, to nie Lech Wałęsa, ale to Fryderyk Chopin jest najbardziej rozpoznawaną postacią na świecie. I to mówią oficjalne badania. I na końcu osobista dygresja, muszę Państwu powiedzieć, jeden z moich synów studiuje obecnie w Mediolanie. To jest uczelnia ekonomiczna, nie ma nic wspólnego ze sztuką, ale w foyer tej uczelni stoi fortepian. Mam nadzieję, że dożyjemy kiedyś takich czasów, że w foyer różnych instytucji będą stały w Polsce fortepiany. I bardzo często wchodząc na uczelnię słyszę muzykę Chopina. Wielu Japończyków, którzy studiują na tej samej uczelni, siada i gra Chopina. I dla mojego syna jako Polaka jest to bardzo miłe. A więc dzisiaj oddajemy hołd wielkiemu patriocie, wielkiemu artyście i kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi. Oddajemy także hołd wszystkim tym, którzy za tę Polskę, czy to przy pomocy wierszy, przy pomocy dźwięków, przy pomocy sztuki, czy przy pomocy wysiłku zbrojnego walczyli, abyśmy po prostu dzisiaj w swoim własnym państwie, w swoim własnym kraju mogli cieszyć się i słuchać Chopina, którego dzisiaj słuchać nikt nam już nie zabrania. Pan Witold Wardziukiewicz, który za chwilę usiądzie do fortepianu, studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Później jego losy się tak potoczyły, że wyjechał z Polski, koncertował na wielu, wielu różnych kontynentach. I bardzo się cieszymy, że z tej obczyzny, czyli z wieloletniego pobytu w Kanadzie i w Japonii, wrócił do Polski, a tym bardziej się cieszymy, że postanowił swoje życie zawodowe, przynajmniej część tego życia, związać z naszą szkołą. I dzisiaj będziemy mogli cieszyć się jego talentem, jego umiejętnościami, a on sam w międzyczasie powie kilka słów o utworach, które będzie wykonywał. Przypomnę, że recital w całości wypełni muzyka Fryderyka Chopina. Przy tej okazji chciałbym bardzo Państwa prosić, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, abyście wyłączyli telefony komórkowe. Chciałbym też Państwa prosić o to, abyście nie nagrywali w trakcie tego występu. To szacunek dla artysty. Niech ta muzyka pozostanie w naszych głowach i w naszych sercach. Recital Chopinowski. Dziękuję przy tej okazji Panu Burmistrzowi, dziękuję Władzom Dobrego Miasta za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia. To za Państwa sprawą ten fortepian dzisiaj tutaj mógł się znaleźć. No i cóż, dziękuję Państwu też za tak liczne przybycie. To nas bardzo optymistycznie nastraja, jeśli chodzi o funkcjonowanie artystycznej szkoły tutaj w Dobrym Mieście. Pan Witold Wardziukiewicz, przywitajmy go. Przez Polskę niepodległości. No i czuję się wyjątkowo właśnie z tego powodu, że to jest, no, po tylu ataki, kiedy mnie nie było, mogę w końcu dla Polaków zagrać. Tak jeszcze kontynuując to, co pan dyrektor powiedział, przypomniało mi się coś, co zdarzało mi się za granicą. Często ludzie się nie pytali właśnie, jak to z tym Chopinem było. W końcu jego ojciec był Francuzem, matka pochodziła z Polski. Czy on przypadkiem, no, większość życia spędził jednak we Francji i tam większość jego twórczości powstała. Ale właśnie jak to jest? Czy przypadkiem Francuzi sobie nie powinni, jakby, czy nie jest bardziej Francuzem? Więc wtedy jedna tylko odpowiedź zawsze mi przychodzi do głowy. Wystarczy posłuchać jego muzyki i od razu się wtedy wie, gdzie jego serce należało i z jakiego kraju pochodził. I to zawsze jak gdyby kierowało, jak gdyby rozwiewało jakiekolwiek wątpliwości wśród tych, którzy to pytanie mi zadawali. Także to jest to też dla mnie takie bardzo wzruszające, bo jednak jest to kompozytor dla mnie najbliższy mojemu sercu. Teraz już trochę więcej o samych utworach, które dzisiaj dla Państwa zagram. Zagram na początek trzy nokturny Fryderyka Chopina. Nokturny są to utwory raczej spokojne, o charakterze spokojnym i są jak gdyby inspirowane poezją nocy. Zagram dzisiaj trzy nokturny. Pierwszy będzie z opusu 9, numer drugi.
drugim nocturnem będzie nocturn Desdur z opusu 27, numer 2 i ostatnim nocturnem będzie nocturn Cismol z opusu pośmiertnego. To jest też taki wyjątkowy utwór i też powiem taką bardzo krótką anegdotkę. Oficjalna wersja na temat tego utworu jest taka, że Chopin go napisał we Francji w roku około roku 1830. Napisał go dla swojej młodszej siostry, która miała wykonywać jego koncert F-moll w niedalekiej przyszłości od tamtego wydarzenia i Chopin napisał ten nocturn dla niej jako wprawkę i przesłał jej ten nocturn, został wydany dopiero w 1875 roku, więc już dawno, dawno po śmierci kompozytora. A jeszcze jest taka właśnie nieoficjalna wersja, że Chopin nie był do końca zadowolony z tego utworu i tak naprawdę wylądował w koszu na śmieci u Fryderyka Chopina i pokojówka, jedna z jego pokojówek znalazła ten utwór właśnie i został on później przechowany i wydany. Także no, a to jest też bardzo wyjątkowy utwór, dlatego że na pewno Państwo już go kiedyś słyszeli, dlatego że był wykorzystany też w filmie Pianista. I był to nocturn, podczas którego, kiedy Władysław Szpilman wykonywał go właśnie w momencie kiedy niemiecki oficer mierzył do niego z broni z tyłu w głowę, więc to jest tam ta chwila. Oczywiście w filmie wtedy jest pokazane, że Władysław Szpilman grał wtedy baladę Giemont, którą też zresztą dzisiaj usłyszymy. Ale tak naprawdę w książce i według jego oficjalnej wersji był to właśnie ten nocturn Cismol z opusu pośmiertnego. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.
to po każdej grupie utworów. Może wtedy tak. Dziękuję bardzo. Thank you.
Lesbos, drugi jest na Azji Cismol. Dla tych, którzy może jeszcze nie grają nigdy na żadnych instrumentach, powiem tylko, że des i cis to jest tak naprawdę na fortepianie ten sam dźwięk. I ciekawe jest to, że to są właśnie utwory niby od tego samego dźwięku, ale w kompletnie innym charakterze. Zostały napisane przez Chopina dosyć już późno. To są w sumie dzisiaj z tych wykonywanych wszystkich kompozycji, które do Państwa gram, są to utwory, które najpóźniej skomponował, około roku 1845-1846, mniej więcej w tych latach te walce skomponował. No i no, są to bardzo wyjątkowe walce, na pewno Państwo je słyszeli. Pierwszy z nich jest też nazywany minutowym, chociaż jego nigdy nie gra w minutę, byłoby to szaleństwo. A drugie jest taki dużo bardziej spokojny, bo mam nadzieję, że Państwu się spodobają. Też wyjątkowe utwory na całym świecie, bardzo rozpoznawane. Zapraszam. Thank you.
bardzo takie technicznie trudne. No i etiudy Chopina należą właśnie do wyjątkowo trudnych. Te, które dzisiaj dla Państwa zagram, będą z opusu 10. Chopin napisał 2 z tych etiud. Będzie to z opusu 10 numer 3 w tonacji Hegel. Będzie to numer 5 w tonacji Gesburg i numer 12, zwana też etiudą rewolucyjną. Chciałem też zapowiedzieć specjalnego gościa też podczas dzisiejszego koncertu. Będzie to Michał Ulik, który wykona też dla Państwa recytację takiego bardzo, bardzo wyjątkowego dzisiejszego wieczoru utworu literackiego Adama Mickiewicza, Reduta Ortona. I będzie to przed etudą rewolucyjną, więc wykonam na Państwa najpierw 2 etudy i potem będzie recytacja i później będzie etuda rewolucyjna. Jeszcze słówka tylko o samych tych etudach, które będę miał. Pierwsza etuda jest też bardzo wyjątkowa z tego względu, może ja mam taki też dla niej wyjątkowy sentyment, dlatego że kiedy papież był w Polsce po raz ostatni, pamiętam, że na odjazd papieża właśnie ten utwór był wykonywany, nie pamiętam dokładnie jakich, nie pamiętam kto ten utwór grał, ale pamiętam, że utkwił mi wtedy bardzo w sercu. I no, mówię Państwu o tym dlatego, że jednak uważam papieża za wybitnego patriotę Polski i właśnie ten utwór między innymi też dlatego wybrałem. Kolejna etuda, ta, którą wykonam jako drugą, jest też dosyć ciekawym utworem, ponieważ wszystkie dźwięki w prawej ręce są na czarnych klawiszach. Ani jednego nie ma, które jest na czarnym klawiszu. Jest to dosyć trudne, ale tak naprawdę bardzo, bardzo zabawne. No i potem już będzie recytacja, na którą zapraszam. Etuda rewolucyjna. Dziękuję. Thank you.
Mickiewicz, Reduta Orlowa. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął, jak ptak, jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą, czarną kolumną, jak lawa błota, nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz wodzący morze, reduta Ordona. Sześć tylko miała armat, wciąż dymią i świecą, i nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą. Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartacze. Patrz, tam w sam środek kolumny granat się nurza, jak w fale wyrwa lawy, pułk dymem zachmurza. Pęka wśród dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula lecąc z dala grozi, szumi, wyje, ryczy byk przed bitwą, miota się, grunt ryje, już dopadła. Jak błaśń od konu się zwija, pali piersią, rwie zęby, oddechem zabija. Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumna od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Gdzieś jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierść sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Z marszu brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał, 1000 matek opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty od niemna do chiby. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków nad Bałkanem twoje starszo spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Car dziwi się, ze strachu drżą petersburczany. Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany, ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car. Car gniewny, umrze, rozweseli car. Posłany wódz kaukaski z siłami pół świata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata. Ura, ura, patrz, blisko reduty już wrowy walą się na faszynę, kładąc swe tułowy. Już czerpią się na białych palisadach wałów, jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów. Czerwieni się nad czerwią, jak w środek mrowiaka, rzucony motyl błyska, mrowego naciska, zgasł. Tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża w piasku paszczą zagrzewało? Czy zawał krwią ostatni bombardyje zalał? Zgasnął ogień. Już Moskal rogatki wywalał. Gdzieś ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej, iż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadnę, dlaczego milczy. Bo nieraz widziałem gadzkę naszych, walczącą z Moskali na małym. Gdy godzinę wołano dwa słowa, pal, nabij, gdy oddech tym tłumi, trud ramion osłabi. A wciąż brzmi rozkaz złotów, wręcz umierza czynność. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci. Żołnierz jako młyn panny,
nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko, aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała. Nie znalazła. I żołnierz pogadła. Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie władną. I uczuł, że go pali strzelba rozwinęła. Upuścił ją i upadł. Nim dobijał, skąd? Takem myślił, a w szaleństwie przyjaciół kupa już lazła, jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach, a gdy mu łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówi. Mój Enel. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu, długo na sztur i szaniec spoglądał w milczeniu. Na koniec rzekł, stracony. Spod lunety jego wymknął się łez kilka. Rzekł do mnie, kolego, wzrok młody od szkieł lepszy. Patrzaj tam na wadę. Znasz Ordona? Czy widzisz, gdzie jest? Generale, czy go znam? Tam stał zawsze. To dzieło kierował. Nie widzę. Znajdę to, że wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem rękę jego, dającą rozkazy. Widzę go znowu. Widzę rękę, błyskawicę. Wywija, grozi wrogą, trzyma palną świecę. Biorą go. Zginął. On nie skoczył w dół do lotów. Dobrze. Rzeczy jemy. Prawo. Nie oddaj im prawów. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaczęło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone toczyły się na kołach. Ląty zapalone nie trafiły do swoich panów. I dym wionął prosto ku nam i w gęstej chmurze nas ochłonął. Nie było nic widać, prócz granatów w blasku. I powoli tym przebiął. Opadł deszcz piasku. Spojrzałem na redutę. Wały, palisady, działa i nasze garstka. I wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło. Tylko czarna bryła ziemi kształtnej leży. Rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawali. Choćby cesarz Moskwa kazał wstać, już dusza moskiewska, tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tysyc ciała, imiona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo, staj się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak Moskalę, redutę Ordona. Każąc plemię zwycięzców, zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On swoją redutę. Thank you.
tak naprawdę o każdym bym chciał powiedzieć, że jest dla mnie wyjątkowy. I dla Polski, i dla wszystkich z nas, podejrzewam też, jeśli tylko ktoś by jak gdyby, no, nie wiem, no trudno jest nawet to wyrazić słowami teraz, szczególnie, że jak jestem taki jeszcze pochłonięty tą wspaniałą recytacją i tym, jaką Państwo atmosferę stwarzają, bo to dla mnie jest naprawdę wielka przyjemność. Ale już nie przedłużać. Kolejny utwór, który do Państwa zagram, będzie Ballada Gemol, opus 23. Chopin napisał 4 ballady. Ballady to są takie utwory, które mówi się o nich po prostu, że są opowieści. Każda z nich ma 2 tematy i są w stosunku do siebie przeciwstawne. Są to utwory bardzo dramatyczne, opatrzone takim bardzo burzliwym finałem. No i nazywają, w środowisku pianistycznym nazywamy je już dużymi formami, ponieważ już to są takie no, utwory pokaźnych rozmiarów. Także ten utwór też był wykorzystany w filmie Pianista. No i mam nadzieję, że Państwo rozpoznają. Dziękuję.
dzisiaj dla Państwa wykonam. I to jest chyba też tego utworu tak naprawdę chyba nie muszę zapowiadać. Powiem tylko, jak się nazywa. Jest to Polonez Asbur z opusu 53, nazwany Heroicznym. Szopen napisał już Berenz we Francji. I tylko zwrócę uwagę na taki jeden element w środku tego Polonezu. Tego Poloneza, przepraszam bardzo. Można usłyszeć polską jazdę polskich żołnierzy na koniach, kiedy szarżują przeważające siły przeciwnika. Bardzo Państwu dziękuję, naprawdę bardzo miło się przy takiej publiczności gra i zapraszam do wysłuchania uchwały.
Pomyślałem sobie, że może to by była dobra okazja, jeśli już Państwo stoją, przynajmniej większość, przepraszam bardzo, panie dyrektorze. Czy moglibyśmy wszyscy zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego? Z przyjemnością. Ja postaram się zaintonować fakt, że jestem trochę teraz tak bardzo wzruszony, więc nie wiem, czy nawet uda mi się to teraz zagrać, bo nawet nie planowałem tak naprawdę się do tego przygotować, ale pomyślałem sobie w ostatniej chwili, że może to był dobry pomysł. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Pod jednym warunkiem, panie Witku. Jeszcze jeden. Przepraszam. Dobrze, a to może w takim razie najpierw zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego, bo wszyscy już tak. Tylko i wyłącznie z Polską, jak to jest w przypadku Chopina, ale mowa tutaj jest o Maurycy Moszkowskim.
I wykonam taki jeden utwór, który może w ten sposób połączę go z dzisiejszą uroczystością w ten sposób, że jest takim bardzo, bardzo radosnym utworem. I kojarzy mi się z czymś bardzo lekkim, chociaż jest niewiarygodnie trudny do zagrania, ale jest bardzo lekki i może właśnie w takich bardzo pozytywnych nastrojach będę miał przyjemność zakończyć dzisiaj ten koncert dla Państwa. Ten utwór się nazywa Gwiazdki. Oryginalny tytuł jest Etienne Cel i to jest z opusu 36, numer 6 Maurycego Moszkowskiego. Wzruszeni tym koncertem, który został tu wykonany. Ja żyję w mieście, w moim rodzinnym mieście 54 lat. I musiałem czekać 54 lat na ten koncert. Szanowni Państwo, jak muzyka Chopina jest nam znana, praktycznie każdy utwór, który był grany, był nam znany. Może nie widzieliśmy, czy to jest C, czy D. Natomiast rozróżniamy poloneza, mazurka, baladę. I jak ona jest nam bliska sercu. I rzeczywiście chyba każdy z nas, jak zamknęliśmy oczy, to widzieliśmy tą Polskę Chopina. Te łany zbóż, te łąki.
Dziękuję. I chyba po obecnym koncercie, bo już musicie Państwo jeszcze mieć cierpliwość, bo dzień kończymy tak wspaniałym akcentem, że rzeczywiście Andrzej tutaj użył najpiękniejszych słów, że ja też nie przeżyłem nic piękniejszego do tej pory, mimo że wiecie Państwo, że Chopin, ten CD, jak to Andrzej powiedział, jak się słucha go na żywo, to rzeczywiście wstąpiłem na działo i spojrzałem w pole 200 harmat, grzmiał artylerii ruskiej. Moi uczniowie ze Smolajn, z tego gimnazjum publicznego, mniej z publicznego, ale ze Smolajn, słuchajcie, kułem, wbijałem. I teraz tajemnica. Wchodzę w gimnazjum na korytarzu, słyszę, ja widzę tą redutę, widzę te wojska. Myślę sobie, gdzie ktoś tam gra? Wchodzę, ukryłem się za wyrożnikiem sami 45 albo 6. Siedzi dżentelmen za pianinem i słuchajcie, i tego wodza tam pokazuje, te wojska wypływają. I słuchajcie, wyczuł mnie. Wyczuł, że ja jestem. Odwrócił się. Był bardzo uniesiony. Wiecie, ja taki jestem, więc podchodzę i mówię, skąd człowiek, co ty robisz? Przecież ja oszaleję za chwilę. Ja przyjdę z pracą, mam niemiecki. Siądą, będziesz grał dla nich. Zagrał. Przedstawił się. Ja chciałem sprawdzić, jak uczniowie odbiorą to, co ja nieomalże oszalałem. I słuchajcie, jak to powiesz. Ach, proszę pana, ach. A jedna z dziewczyn, którą pozdrawiam, całuję najmocniej, jak tylko mogę. Proszę pana, ja codziennie Mozarta słucham. Więc to tyle na ten temat. Witku, to tam się zrodził ten pomysł, żeby tu się odbył koncert Chopina. Z tą redutą Ordona. Z tą redutą Ordona i powiem tak. Jak powiedziałem na początku, że będziemy tę poprzeczkę podnosić, ja nie wiem już dokąd, ta poprzeczka jest tak wysoko, nie podniesiemy jej wyżej, tylko żebyśmy mogli utrzymać, ale będziemy o to dbać. Wszyscy będziemy razem tutaj dbać. I burmistrz, i rada, i państwo, i pan Janusz, i pani Ewa kochana, i ty Witku, i wszyscy właśnie nauczyciele, bo widzę, że ten dzień dzisiejszy, nazwę to tak, stawiam mu zakład, że w żadnym mieście na Warmii nie skończył się tak jak u nas. Ja jeszcze tylko tak powiem, bo nie jestem pewien, czy udało mi się jeszcze dzisiaj podziękować. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy tak wiele dołożyli i starań, i wkładu, i finansowego, i osobowego, i czasowego, żeby ten koncert się odbył. I to jest naprawdę też dla mnie coś takiego wielkiego. Nie spotkałem się, żeby kiedykolwiek też w moim w sumie jeszcze mało doświadczonym życiu, żeby tak ciepło to wszystko zostało i tak wspaniale zorganizowane. Dziękuję naprawdę. Dziękuję wszystkim Państwu, że Państwo przyszli na dzisiejszy koncert. Jest mi niezmiernie miło. I będę naprawdę starał się w dobrym mieście jak najwięcej czasu spędzać, bo po prostu kocham Wasze miasto. Dziękuję bardzo. Chciałbym też zachęcić Państwa do polubienia naszego profilu facebookowego, ponieważ tam dowiecie się o projekcie, który nazywa się Pozytywka, projekcie realizowanym przez młodzież naszej szkoły dzięki m.in. współpracy z Europejskim Korpusem Solidarności. W ramach tego projektu również w Dobrym Mieście będą rozbrzmiewać koncerty. Ja specjalnie na ostatni utwór na Poloneza poszedłem na koniec sali, żeby posłuchać akustyki tej sali tam z końca i muszę przyznać, że rzeczywiście ta sala ma świetną akustykę.
Dlatego kłaniam się panu dyrektorowi Andrzejowi Won za to, że mam na budowę pomnika inspirowanego godłem Dobrego Miasta. Dobrze mówię, panie burmistrzu, przeczytałem. Więc gdyby ktoś niesiony falami muzyki Chopina chciał się przyłożyć do budowy kultury w Dobrym Mieście, to będziemy zaszczyceni. Raz jeszcze zapraszam państwa na koncert.